Także siemaneczko, ziomeczki, ja jestem oczywiście Emil, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj porozmawiamy sobie o dość ostatnio popularnym temacie, a mianowicie o latającym samochodzie. Przedstawię wam parę faktów, ciekawostek właśnie związane z tym tematem, także bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Mordeczki, jeden like pod tym odcinkiem równa się jeden uszkodzony samochód. Także zostawiajcie te łapki w górę, żeby było jak najmniej uszkodzonych samochodów w Polsce. Dobra mordeczki, zanim zabiorę się za temat latającego samochodu, to jeszcze tylko chciałbym zachęcić was do subskrypcji, łapeczki w górę pod tym odcinkiem. No i bez przedłużania, słuchajcie, już lecimy z tymi ciekawostkami. No więc na Facebooku, YouTubie, gdziekolwiek, na pewno widzieliście jakieś tam memy związane właśnie z tym latającym samochodem. No zobaczcie tutaj teraz parę przykładów takich memów. No więc cała ta akcja rozegrała się w miejscowości albo w miasteczku, które nazywa się Rąbień, dokładnie, no, rozegrało się to właśnie w Rąbniu. No więc teraz przeczytam wam jakby cały opis tej sytuacji, jak to wyglądało. No więc tak, słuchajcie, do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 18, właśnie w tym całym Rąbieniu, czyli to jest województwo łódzkie. Kierowca Suzuki z dużą prędkością wjechał właśnie na rondo księdza kanonika Andrzeja Mikołajczyka. No i jego samochód dosłownie przeleciał tak nad rondem. Ochotnicza straż pożarna Rąbień podała, że Suzuki ścięło sosnę, przeleciał nad pomnikiem papieża i zatrzymało się dopiero na budynku należącym do parafii, dokładnie. No i w samochodzie jechała tylko jedna osoba, czyli ten 41-latek, który był kierowcą tego samochodu. No i nikomu innemu jakby nic nie stało. I z tego co mi się udało dowiedzieć, kierowca był pod wpływem alkoholu, miał we krwi prawie 3 promile, dokładnie to 2,8 promila właśnie alkoholu we krwi. Także naprawdę z jego strony to moim zdaniem totalna głupota, że wsiadł po właśnie pijaku za kółko. No tak to się właśnie kończy, to powinna być przestroga dla właśnie kierowców, którzy będą chcieli na przykład kiedyś tam po alkoholu zasiąść za kierownicę. Niech to przemyślą dwa razy. No i teraz powiem wam, co dokładnie stało się z kierowcą, czy on żyje, czy nie żyje i tak dalej, bo pewnie to was też ciekawi, więc generalnie leży teraz kierowca w szpitalu, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ma tylko jakieś tam urazy głowy i kręgosłupa, także to właśnie się stało po tym wypadku. Także mordeczki, ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka, jeśli to wam się spodobało, to wiecie co robić, nie muszę wam chyba przypominać. Byłoby też bardzo fajnie, gdybyście wpadli na moje socjale, czyli Instagram, Snapchat, wszystko macie tam w opisie, możecie wpadać, obczajać, jak chcecie się czegoś tam o mnie bardziej dowiedzieć i być ze mną na bieżąco, będę wam bardzo wdzięczny, jak to zrobicie. No i pamiętajcie o udostępnieniu mojego kanału znajomym, jeśli uważacie, że prowadzę na tyle ciekawe i fajne filmy, że warto je udostępnić, także dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć!